A więc widzowie, my już jesteśmy w Battlebusie i tak, dokładnie w tym odcinku przywitamy sobie sezon trzeci, sprawdzimy wszystkie nowości. Jak możecie zobaczyć już na samym początku, mamy cały nowy biom. Jeden jest, można powiedzieć, pokryty całkowicie piachem, całkowicie taką lokacją, jakby to powiedzieć, taką lekko meksykańską, kanionową, coś w tym stylu. I słuchajcie, sprawa wygląda w ten sposób, że na dole mapy mamy tą mapę, można powiedzieć, właśnie taką pustynną, ale trochę wyżej mamy lekką taką, wiecie, taki tak jakby przebłysk zielony, no nie, jakby to była taka, nie wiem jak to nazwać, napiszcie wy w komentarzu. I słuchajcie, jeśli się cieszycie na nowy sezon, koniecznie zostawcie łapki w górę, subskrybujcie kanał. I słuchajcie, celem tego odcinka jest wam pokazanie wszystkich nowości. Po pierwsze, mamy może miałem powiedzieć jacht, nie jest to co prawda jacht. Zlecimy sobie na jakąś taką lokację w miarę dla nas, wiecie, w miarę małą i która już była. Zaraz przejdziemy sobie na ten domek, także zabierzmy sobie podstawowe przedmioty. Z tego co wiem, na tej lokacji powinniśmy mieć te nitro, w sensie powinniśmy dostać nitro. Weźmy sobie to, rozwalmy, czy coś nowego tutaj mamy. Wygląda na to, że w tym miejscu nie jest. Stwierdziłem, że włączę też full detale, żebyście zobaczyli, jak piękne to wszystko jest. Stary shotgunik, co prawda nie ma tutaj tych beczek z nitro, co ciekawe, nie wiem dlaczego. Ale mamy tak, stary shotgunik, stary pistolet, czyli początek mamy niezły, bo nie znaleźliśmy jeszcze nic nowego. Zobaczmy tutaj, tutaj mamy SMG, czyli ten SMG został. Zobaczmy, co jeszcze będziemy mieli w tym miejscu. No i wygląda na to, że dalej mamy wszystkie te same rzeczy, które mieliśmy. No ale, o, czekajcie, bo tu jest jakaś nowość. Tutaj ma, o, mamy rękawice i zaraz sobie te rękawice sprawdzimy. I z tego co widzę, to tutaj jest jakieś dziwne miejsce. To jest, to już mieliśmy w grze. Sprawdźmy kolejny przedmiot. To też mieliśmy w grze, ale kulki, czy kulki były? Kulki były. Myślę, że wam powiem, że chwila, moment, minął tamten sezon i już nawet nie orientuję się za bardzo, o co tu chodzi. Czyli nie ma tutaj nic. Myślałem, że tu będzie jakieś, nie wiem, sekretne przejście gdzieś, ale słuchajcie, mamy podstawowe rzeczy, no to w takim razie polećmy sobie na lokację, na dużą lokację, zobaczmy jak te pięści działają. No, powiem tyle, być może z łatwością będziemy wbijać do boksów, tak mi się wydaje. I słuchajcie, oglądajcie do końca i piszcie pomysły na mity. Przed nami jest kaktus, przed nami jest kaktus i ten kaktus, jak rozwalimy, to on da nam efekt właśnie siorba, czyli nas uleczy. No bardzo dobrze to wygląda. Przejdźmy może na tego rekina. Z tego co wiem, to na rekinie powinniśmy mieć medale, tak, dokładnie. Dokładnie mamy 3 medale w tym sezonie, jest ich coraz mniej. Wygląda na to, że medale za niedługo znikną. Być może w kolejnym rozdziale już totalnie nie będzie żadnych medali. Sprawdźmy, co tutaj mamy za lokacje. Czyli mamy takie mini lokacje, jakieś tutaj... tylko wiecie co? Zauważyłem, że nie ma dużo matsów, no nie? W sensie mamy drewno, metal to pewnie będzie z tych dużych lokacji, a to coś w ogóle nam coś daje? A nie, w sumie daje nam coś. Zobaczmy, czy... O, dobra, mamy... No, nie. Myślałem, że to nowa broń, a to jednak stara broń, więc... Nieważne, słuchajcie, sprawa wygląda tak, że zbliżamy się do bossa. Dobrze by było zdobyć jakikolwiek medalion. Zobaczmy sobie tutaj to. Zobaczmy sobie tutaj. Aha, okej, okay, nieźle, Łoty, ty, co tu się dzieje? Czyli teraz tak, jak ja mam go wyeliminować, ja się pytam. Jak go tutaj wyeliminować? Chyba musimy mu rozwalić ten samochód, tylko wydaje mi się, że jest to trochę nie do zrobienia. Okej, okay, jednak będzie do zrobienia. Tylko... Czemu ten samochód jego nie wybuchnął? Dobra, mamy to, powiem wam szczerze, że grubo, no, solo może być nieźle zniszczone. Zobaczmy, czy on coś tutaj miał do leczenia, wygląda na to, że nie, ale ma digla. Musimy znaleźć teraz jakieś kaktusy, tych kaktusów powinno być dużo. Wydaje mi się, że też mamy jakieś zmiany movementowe, mam nadzieję, że nie. O, i tutaj jest beczka z nitro, odpalmy sobie tą beczkę z nitro i zobaczmy, co to nam da. Czyli daje nam... Daje nam przyspieszenie i wybuchamy chyba, jak w coś trafimy. Trafmy może w to, uwaga, czy wybuchnie? Tak, i ile zadało? 300. No, nieźle to wygląda, szczerze powiem. Nieźle to wygląda, tylko co mnie... O ty, jeszcze można dalej skakać. Tylko trochę mnie martwi, że to w ogóle nie leczy, no nie? Szkoda, że to nie leczy, bo powinno leczyć, to w ogóle nie wiem, co tutaj się stało. Weźmy może sobie tą kulkę na później. Przeglądnijmy całe te lokacje. Ja tutaj, wiecie, nie chcę z nimi walczyć, chcę sprawdzić, co mamy nowego. Zobaczmy tutaj. Z tego co widzę, to już na samym początku widzę, że jest bardzo mało leczenia.
Oczywiście movement z apteczkami zostaje, czyli że możemy się ruszać, no tego raczej się nikt nie spodziewał, że to usuną, ale warto też sprawdzić takie małe rzeczy. Sprawdźmy tutaj kolejną lokację i mamy Coca-Colę. Co nam daje Coca-Cola? Pytanie, co nam daje Coca-Cola? Leczenie. I chyba trochę speeda, ale nie wiem, widzowie, czy to możemy rozwalić? Możemy to rozwalić, co się z tym stanie, jak to rozwalimy? Aha, nic się nie stanie, bo w to trzeba wjechać. Zaraz zobaczymy te samochody. Weźmy ten samochód, który jest... O, czekajcie, bo nie wiem, czy ktoś tam nie strzelał. Mamy tutaj kolejnego kaktusa. On nam daje, o, 25 na pewno. Ale czy więcej? Wjedźmy w te mody. Czyli tak, tu powinniśmy dostać opony. Dobre, ej, dobre to jest, widzowie. Podoba mi się to. Sprawdźmy jeszcze, co tutaj można dostać z tego. Aha, to się po prostu odradza. Okej, czyli to się odradza. Zobaczcie, chcę wam to jeszcze pokazać. Ale wydaje mi się, że w movement coś został lekko zmieniony, czyli to się odradza. Czyli możemy tutaj wrócić za każdym razem, gdy potrzebujemy jakiś opon. Powiem wam szczerze, że nawet to nieźle zostało wymyślone, bo myślałem, że to się będzie niszczyć. Mamy butelkę. Okej, i co nam to dało? Aha, czyli ten sam efekt, okej. Ale patrzcie się na to, widzowie. Ktoś jest zboksowany, chcę wam to pokazać i wbijacie komuś do boksa. Co jest niesamowite. Wydaje mi się, że to będzie mocno zniszczone i tak samo patrzcie, jak tym można przyspieszać. Fajne turnieje będą w tym sezonie. Rozwalmy sobie to nitro i ta beczka leci i zadaje obrażenia. I z tego się... No zobaczcie, ile tu jest nowości. To jest niesamowite. Zobaczmy sobie właśnie jeszcze te rękawice. Co tutaj będziemy mieli w środku? Aha, DMR-a zostawili. Okej. Chyba, że to nie był DMR, ale wyglądał chyba jak DMR. Dobra, zobaczmy, co tutaj. Tutaj nie ma żadnej nowości. Weźmy sobie, wiecie co? Chcę jeszcze sprawdzić. O, mamy tutaj gościa z medalami, ale ten... Ty! Wydaje mi się, że to zadaje bardzo duże obrażenia. Dobrze by było... Wow, dobrze by było tutaj wpaść na tych gości i zebrać medalion. No słuchajcie, w razie czego mamy większość sprawdzone. Czy to da się rozwalić? Nie da się tego rozwalić. Wejdźmy sobie trochę wyżej, wyskoczmy. Okej. Okay. Czy tutaj ktoś jest? Tak, ktoś jest i to chyba z dwoma medalami. Ktoś jest bardzo niedaleko. Czy można by było na niego popatrzeć, ale... Gdzie on jest? Pytanie. Czekajcie, oni się tam klepią chyba. Dobra. Tam, uwaga. Czy ich tutaj trafimy? No dobrze by było trafić, tylko na tej full jakości to może mi być mocno ciężko. Czyli ten gościu tutaj... Ej, co oni robią? Aha, on jest w samochodzie. Dobra, czekajcie, może go tu trafimy w jakiś sposób, ale chyba nie. Wejdźmy sobie jeszcze na tą lokację. No te lokacje są olbrzymie. Te lokacje są naprawdę olbrzymie. Widzowie, napiszcie, co wy myślicie o tych lokacjach. Ktoś tutaj wyszedł. Okej, i mamy go... Aha, dobra, spadł nam na dół. Dobra, nieważne. Wejdźmy sobie na górę i sprawdźmy te lokacje, jak to wygląda z góry. Wydaje mi się, że są one potężne. Wybijmy się na tamten lód, bo być może coś tutaj jest nowego. Dobrze by było, żeby tutaj... Co tutaj mamy? Czyli to, co było... Ile soczków, ty! Ile tu jest soczków? Stara pompka została. Fisty. No powiem szczerze, że nie mogę znaleźć innych rzeczy. A, tu jest jeszcze ciekawostka. Tu na dole, słuchajcie, tutaj na dole mamy o, jest kombat. Tylko czy go wymieniać na gorszy? No szczerze powiem, że nie bardzo mi się to podoba, ale dobra, weźmy to, bo tutaj... pod ten. Zobaczmy, jakie to ma obrażenia. Czy ja nie zginę? 61 w ciało. Ten. Czekajcie, czy zbadaj. Czemu mi nie pokazuje... Aha, dobra. Czemu mi nie pokazuje tamtego przedmiotu? Okej, i teraz? On ma 88. No to jest nieco lepszy. Zobaczmy tutaj. Tam się jeszcze leczą. Czy go trafimy? No z tego digla to jest tak ciężko trafić, że to jest niesamowite, no nie? Oni to trochę pozmieniali. Zobaczmy, co tutaj jeszcze mamy. Czy mamy tutaj jeszcze jakieś przedmioty? Wygląda na to, że nie. Dobrze by było, słuchajcie, dobrze by było ten medal tutaj znaleźć, ale oni się chyba tam będą jeszcze klepać. Pytanie, co te medale dają? Ja na pewno na główny kanał nagram odcinek, gdzie pokazuję wam działanie wszystkich rzeczy, więc obczajcie sobie też główny kanał. Wejdźmy do tego gościa tutaj i zobaczmy. Jeśli chodzi, o, tak jak mówiłem, to są takie kaniony, ja bym tego nie nazwał właśnie pustynią. To są takie kaniony z takim czerwonym piachem. Chodźmy, zobaczmy, kto tutaj jest. Ten ziomek tutaj cały czas jest, tylko pytanie o... Pytanie gdzie? I czy on dostanie głowę? Nie. No, powinien to dostać, powinien. Dobra, słuchajcie, zginę, a jak nie, to zdobędę. Okej, aha, dobra,
Okej, okay, super. Niezbyt dobrze się tutaj to stało. Aha, tu są dwie osoby, tak by the way. Uleczmy się. Oj, no ja go nie trafiłem. No powiem wam, że na full detalach to nie wygląda dobrze. Na full detalach to nie wygląda dobrze. Mam nadzieję, że on mnie tu nie przebije. Nie przebijaj mnie, nie przebijaj. Aha. Okej, okay. Giniemy, giniemy, giniemy. Nie, niestety. Dobra, widzowie. Niestety, ale musimy tu zginąć. Chyba, że go trafię. O, powiem wam, że jak to by była głowa, no to by się tutaj udało. Słuchajcie, większość rzeczy, większość nowych przedmiotów wam pokazałem. Tutaj możecie zobaczyć jeszcze u tego gościa, że ma on mityczny przedmiot. Czy jego możemy obserwować? Tak, ma on mityczny przedmiot i jeśli chodzi o ekwipunek, no tego już sprawdzić nie możemy. Także widzowie, to by była większość. Ja wam bardzo dziękuję, zostawiajcie łapki w górę, subskrybujcie kanał, jak będziecie kupować karnet. Pamiętajcie o naszym kodzie Evla w sklepie i wbijajcie na mapę, gdzie macie wszystkie nowe przedmioty.